Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Walizeczka, jak widzicie, maluteńka, spakowana. Eksperymentuję z nowym plecakiem, z dużą ilością przegródek, no i przede wszystkim z wygodnymi, szerokimi szelkami, że tak powiem. No i tradycyjnie mój zestaw filmowy, tym razem mały. Ograniczam się do mniejszej ilości kamer, bo niestety mam tylko dwie ręce i więcej tak i tak nie jestem w stanie obsłużyć. Dobra, na trasie już jedziemy. Rozkopane troszeczkę, wszystko to wygląda nie za fajnie, no ale dopóki się nie zrobi, to tak musi być. Liczę na to, że się przeciągnę. Chciałbym się przeciągnąć bez spania w samolocie, tak żeby po prostu już bez jetlaga tam w tym Nowym Jorku pourzędować. Nie wiem, czy to będzie prosta sytuacja, ale będę się starał, żeby to tak zadziałało. Czyli mianowicie plan jest taki, że ja ląduję 2:30 naszego czasu, to będzie mniej więcej 21 w Nowym Jorku, pewnie do 23-24 nam tam lokalnego czasu zejdzie, czyli u nas do 4 rano. No i wtedy dobrze by było się przespać, wstać właśnie o 8. Podobno jest taka operacja, że żeby się pozbyć jetlaga, po prostu powinno się nie jeść, dopiero jeść powinno się śniadanie w punkcie docelowym. Może przetestuję nawet tą opcję. Dzisiaj sobie tylko w domu zjadłem malutkie śniadanko, dwie bułeczki z jajkiem i być może podejmę taką próbę, żeby zjeść kolejne śniadanie dopiero w Nowym Jorku, bo słyszałem, że w samolotach lotu niestety nie karmią zbyt dobrze. Już na lotnisku. Skusiłem się na ten arcynietani napój bogów, ale przed lotem trzeba generalnie troszeczkę, sami wiecie co, żeby człowiek dobrze przetrwał, bo jak się nie teges, to ewidentnie jakieś awaryjne lądowanie się może zdarzyć. Nie będę ukrywał, że już lecimy. Bezpośrednia relacja z toalety, bo tutaj jest duży spokój. Siedzę, słuchajcie, koło wyjścia ewakuacyjnego. Pierwszy raz w życiu mogę wyciągnąć nogi. Aczkolwiek nie jest do końca wygodnie, bo nie mamy siedzenia przed sobą, nie możemy tam wrzucać różnych dziwnych rzeczy. A słuchajcie, zapomniałem powiedzieć, bo to jest ważna sprawa, lecę samolotem rządowym Air Force One, można by powiedzieć, bo podobno pani premier jest na pokładzie, tak więc czuję się dużo bezpieczniej. Dolatujemy do miejsca docelowego. Mogę sobie podsumować teraz już delikatnie podróż właśnie w moim ulubionym miejscu, które wydawało mi się, że to będzie moje ulubione miejsce. Niestety nie jest fajnie. To miejsce jest miejscem spotkań, miejscem przeciągania się całego samolotu. Generalnie nie planowałem spać, ale jakbym planował, to też by mi się nic z tego nie udało, ponieważ jesteście notorycznie kopani przez współtowarzyszy podróży. No ja się im nie dziwię, bo wysiedzieć 9 godzin mało kto potrafi. No my mamy godzinkę do lądowania i muszę przyznać, że lot bezpośredni ma dużo plusów. Zdecydowanie mi się teraz... no nie jestem zmęczony, no. Zdecydowanie mi się lepiej tak leci, bez przesiadek. Teraz 9 godzin wydaje mi się tak naprawdę nędzną popierdółką, jeśli chodzi o... słuchajcie, przelot. Nudny trochę będzie ten film, no bo cóż można było nagrać do daily vloga siedząc cały czas w aluminiowej rurze, tak więc wybaczcie mi. Może jeszcze kilka ujęć z miejsca docelowego obrobię film i wrzucę tak, żeby on o 20 się pojawił. Jest już miejscówka, słuchajcie, przyjechałem. 6:44 w Polsce. A u mnie jest 0:44, tak więc 6 godzin różnicy. Miejsce położone fajnie, niedaleko, słuchajcie, Times Square. Hotel też całkiem sympatyczny. Nie ma się do czego przyczepić. Jak widzicie, wywalam tradycyjnie poduszki, bo
bo jest ich 1000 w hotelu, tutaj akurat nie muszę używać swojej, bo jest jedna taka malutka. Mnie taka poduszka w zupełności wystarcza. Hotel się tak nazywa. Zresztą wam mówiłem, zawsze prosicie, żeby pokazać, jak hotel wygląda. No ten akurat okazale, mam dwa mega wielkie łóżka, mógłbym tutaj kogoś przechować jeszcze, jakby była taka potrzeba. Łazienka też w miarę czysta, nie ma tutaj się do czego doczepić. Wszystko ładnie, pięknie. Ja też jestem ładny, piękny, aczkolwiek tak zmęczony, że ledwo po prostu żyję. Ten vlog dzisiejszy daily, no to będzie taki jak ten dzień. Najpierw jechałem w blaszanej puszce na 4 kołach, potem leciałem w aluminiowym cylindrze, a teraz w hotelu jestem, byliśmy na takim miłym spotkaniu. Przełączyłem kamerę na spotkaniu organizacyjnym. Wszystko wygląda fajnie, pięknie. Cały lot przebiegł w miarę ok. Dreamliner, lipa jak 150. W ogóle nie ma porównania do Airbusa 380. Jest to malutki samolocik. Myślę, że do Airbusa by do bagażnika wszedł. Tak więc wszyscy jak porównują 380 z tym, no to niech popatrzą w internecie i sobie wpiszą porównanie jednego z drugim. To jest no, różnica straszna. Do Airbusa wchodzi 800 osób, jak jest maksymalne upakowanie, a do Boeinga wchodzi tych osób, nie wiem, 300. Tak więc absolutnie nieporównywalna sprawa. I leciała z nami pani premier, się okazuje, plus dziennikarze z kamerami, aparatami robili tam aferę. Musieliśmy przez to niestety czekać, żeby najpierw wyszła delegacja oficjalna, obywatele na samym końcu. Ja się do nich zaliczam, jak i cała reszta grupy w samolocie. Jedzenie w locie. No powiem szczerze, że lotem chyba pierwszy raz leciałem, zawsze lecę jakimiś innymi liniami, albo arabskimi głównie, Katarem, albo Emiratami, czasami KLM, czasami jakimiś innymi. Pierwszy raz lotem mi się zdarzyło. Faktycznie, jeśli chodzi o kuchnię, to zawsze chodziły takie urban legend, że w locie karmią najlepiej, to już nie polega to na prawdzie niestety. Jest średnio przeciętnie, aczkolwiek no nie przyjechałem tam się najeść. Niemniej jednak chociażby czegoś takiego jak sobie zamówienie alkoholu czy coś, to wszystko jest płatne. W arabskich liniach możecie tankować do oporu, nikt wam za nic nie każe płacić. Przepraszam, jestem strasznie zmęczony i tak trochę tutaj oczy trę. Nikt wam za nic nie każe płacić. Tutaj niestety musicie zapłacić za dodatkowe rzeczy. Dostajecie pierwszy jakiś taki posiłek, no dość mizerny był. Potem dostaliśmy kanapkę plus Principolo, takie malutkie. Tak więc tutaj też nie ma rewelacji. Niemniej jednak największą zaletą jest połączenie bezpośrednie. Genialna sprawa, 9 godzin, co wydaje się długie, ale w porównaniu z tym, co ostatnio żeśmy z Przemysławem latali po 9 godzin, plus potem jeszcze przesiadka na lotnisku, oczekiwanie, plus kolejny lot. No, ostatnio to chyba ponad 26 godzin żeśmy lecieli, bo była awaria samolotu, prawie 30 można by powiedzieć. Tak więc to jest genialne. Wręcz się nie zmęczyłem tym lotem. Przeciągnąłem tak, żeby jutro już nie mieć tego jetlaga. No i myślę, że jutro już będzie jakiś ciekawszy dzień. Ciekawsze rzeczy wam ponagrywam w daily vlogu i do głównego vloga, bo jeszcze dzisiaj nawet kamery nie odpaliłem. No bo nie było na jaką w zasadzie okoliczność tej kamery odpalać.